Przedstawiony przez projektanta w marcu bieżącego roku projekt budowy został poddany analizie technicznej ze szczególnym naciskiem na państwa wnioski oraz zajętość terenów prywatnych. Zostały wprowadzone korekty w geometrycznym przebiegu drogi, co wymiernie przyczyniło się do zmniejszenia oddziaływania na działki prywatne kluczowych dla państwa miejscach. Na spotkaniu z mieszkańcami szczegółowo odpowiedziano na pytania mieszkańców, omawiając w szczegółach ważne dla zainteresowanych kwestie. Do ograniczenia ruchu na drodze oraz jego uspokojenia przeanalizowane zostaną na etapie sporządzania projektu stałej organizacji ruchu rozwiązania takie jak ograniczenia prędkości, ograniczenia tonażu, progi zwalniające lub nawet ostrożności, bramownice ograniczające skrajną drogi dla pojazdów dostawczych i ciężarowych. No, wydaje mi się, że tutaj jest wyraźnie powiedziane, jak to ma po prostu wyglądać. Jeżeli można jeszcze tu